Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie w klubie Delta, filii Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie. Nazywam się Krzysztof Spór i chcę państwa zaprosić na kolejne filmowe spotkanie w internecie. Dzisiaj obejrzymy film zatytułowany Himmelsbach: Prawdy Bójdy, Czarne Dziury. Film o Janie Himmelsbachu. Osobie, której ze zdjęcia, zapewne z historii kina polskiego, e, chyba Państwo będziecie bez problemu mogli rozpoznawać, rozpoznacie lub kojarzycie tą postać. Młodszym, młodszym e, odbiorcą naszego materiału i naszego spotkania filmowego, zapewne spotkanie z tą niesamowitą osobowością, e, dużo powie o tym, jak wyglądało także życie w kulturalnej części PRL-u, jak wyglądało w ogóle życie, bo Jan Himilsbach to postać niezwykła o tyle, że nie był, nie był aktorem zawodowym, ale w filmie występował często, bo zagrał mniejsze, trochę większe role w blisko 70 filmach. Z, był więc zauważany, był e, rozpoznawany na ulicach, co mu służyło i nie służyło. Ta postać jednak skrywa w sobie dużo więcej i tajemnic, i, i, i śladów interpretacyjnych, i takich analitycznych. Bo Jan Himilsbach to w dużej części człowiek, którego tak naprawdę do końca nigdy nie rozszyfrowano. I stąd między innymi ten film, który w tytule mówi nam bardzo wiele o tym, z jaką historią mamy do czynienia. Prawdy, bójdy, czarne dziury. Jan Himmelsbach zmarł 12 lat temu, 11 listopada, a to i do końca nie wiadomo, czy właśnie 11 listopada. Takie to są niesamowite historie, bo gdy umarł, to nikt nie zauważył, że go nie ma. Więc jest generalnie właśnie tą postacią, która trochę zacierała ślady. Nie do końca można było zgłębić jego historię. Twórcy tego dokumentu, Niejako mieli do czynienia z Janem Himilsbachem. Reżyser główny, czyli Stanisław Manturzewski, znał Jana Himilsbacha, był wydawcą jego, nie wydawcą, no, ale re redaktorem jego, jego literackich dokonań, bo to on zbierał w całość te książki, które, opowiadania, które pisał Jan Himilsbach. Bo zanim stał się aktorem, naturszczykiem, amatorem, który podbił polskie ekrany swoim charakterystycznym wyglądem i swoim charakterystycznym głosem. Był Jan Himilsbach pisarzem, właśnie, i te opowiadania się na rynku pojawiały i zawsze były życzliwie przyjmowane, a jego, jego postawa, jego miejsce w środowisku w jakiś sposób wtedy już rosło, zainteresowanie nim było coraz większe. To powodowało, że Jan Himilsbach stał się postacią rozpoznawalną. I Stanisław Manturzewski, współreżyser tego właśnie filmu, spotkał go na swojej drodze. Zapewne się zaprzyjaźnili, i stąd ten film już zrealizowany po śmierci pana Jana. Całą tą historię, która jest trochę zlepiona z takich półpraw, nie do końca wszystko to jest potwierdzone historię Jana Himilsbacha Himmelsba Zobaczycie Państwo w filmie. Ale to jak realizatorzy przeprowadzają nas przez tą historię, jest chyba clou tego filmu. Bo Stanisław Manturzewski, reżyser, współreżyser tego filmu razem z panią Małgorzatą Łupiną, też nie jest typowym, i, i takim albo nie był takim typowym, normalnym reżyserem po, polskiego dokumentu. On też nieco wymykał się tym prostym określeniom. Nie chciał być kojarzony z tą, tym najlepszym okresem polskiego dokumentu, czarnego polskiego dokumentu lat 60 i 70 -tych. Uprawiał trochę swoją własną sztukę. I też szedł własną drogą. Jest też film dokumentalny o, o Manturzewskim, zrealizowany, który pokazuje, że, że wymyka się on w takim prostym określeniem. Reżyserem i realizatorem, scenarzystą stał się trochę od tyłu, wszedł w tą polską kinematografię w bardzo nietypowy sposób. I jego losy i losy pana Jana są może niepokrewne, ale niedalekie. I reżyser tego filmu nie chciał też zrobić takiego prostego filmu dokumentalnego o swoim bohaterze. To też jest bardzo ważne, bo zobaczycie Państwo w tym filmie różnego rodzaju zabiegi artystyczne, które doprowadzą nas do, do tej historii. I będzie to dokument, który niejako inscenizuje, pewne wydarzenia opisuje. Stanisław Matuszewski poprosił na przykład, co jest bardzo ciekawe, specjalistów z milicji, aby narysowali portret Jana Himilsbacha, z, z lat młodości, kiedy nie ma żadnych zdjęć, żeby pokazać nam, widzą, jak mógł wyglądać nasz bohater lata, lata temu. Kiedy tak naprawdę jego historia to jest największa czarna dziura. No bo pokrótce, Jan Himilsbach urodził się tuż przed wojną. Sprzeczne są informacje. Kiedy się urodził, a datę wpisaną na chrzcie ma 31 listopada, co już jest zagadkową sytuacją. ta historia w czasie II wojny światowej, czy był w Getcie, czy nie był, czy wychowywany był przez w środowisku outsiderów warszawskiego świata podziemnego, czy w ogóle świata podziemnego. No to wszystko, wszystko wpływa na tą legendę. Faktem jest, że ta historia pokazuje, że nie było łatwo bo Jan Chmielewski trafił też i do więzienia odbywał kary w zakładach poprawczych jako młody człowiek. Tam dostał szansę wyuczenia się zawody i dlatego jego pierwszym i jedynym wyuczonym zawodem jest kamieniarz. I to co na przykład mnie w tym filmie najbardziej ujęło, w filmie, który za chwilę państwo zobaczycie, to to, że w tym filmie są pokazane nagrobki, które on on stworzył, on wykuł, jego, jego dłuto jest nawet pokazane. Czuł się kamieniarzem, bo jak mówił, no, twórczością literacką można sobie podetrzeć pupę, a nagrobkiem, a granitem nie bardzo. Więc woli, żeby mówić o nim kamieniarz. I ten kamieniarz polskiego kina już, już z nim zostało, i to jest też jedna z tych legend. Nie oszukujmy się. Jan Himilsbach cierpiał na na chorobę alkoholową, która towarzyszyła mu całe życie i doprowadziła także do jego śmierci. Więc nie jest to wesoła opowieść, ale opowieść pokazująca pewien wycinek także naszej historii i tego niezwykłego artysty, bo artystą był zdecydowanie pan Jan Chimitzbach, postacią oryginalną, nietuzinkową, uciekającą w wszelkim takim zaszufladkowaniu. Udzielił 700 wywiadów. I każdy wywiad podobno był inny, bo pan Jan zmieniał fakty ze swojego życia, wymyślał, kombinował prawdy, bujdy, czarne dziury, jak w tytule tego filmu, który za chwilę państwo zobaczycie. No i oczywiście nie mogło zabraknąć Dzisława Maklakiewicza, czyli partnera ekranowego w tych najsłynniejszych filmach pana Jana Bacha, jak Rejs, Niebo Wzięci czy. Jak to się robi? Te, te, te trzy role stanowią klasykę polskiego kina i dokonań pana Jana Himlisbacha. Zdzisław Maklakiewicz umarł w 1977 roku, i pan Jan przeżył tą śmierć bardzo, nie mógł się z nią pogodzić. Stracił towarzysza podróży, towarzysza życia, towarzysza także do, 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 do spotkań mniej formalnych, jeśli oczywiście rozumiecie Państwo, o co, o co chodzi. To na pewno na jego życie także się przełożyło. Zagrał w kilkudziesięciu filmach, cały czas tworzył, bo wydał trzy zestawy opowiadań, opowiadań, do których warto sięgnąć także po sensie tego filmu. Bo w tych opowiadaniach, jak w żadnym innym wywiadzie, ani nawet w tym filmie dokumentalnym, Ukryte są prawdopodobnie najbardziej szczere relacje z życia pana Jana Chimielzbacha. Jeśli gdzieś szukać prawdy o nim, to w tych opowiadaniach, gdzie otwiera się na, na, na człowieka, gdzie dzieli się swoimi największymi tajemnicami, swoimi największy, największymi sprawami dotyczącymi życia. Był Jan Chimielzbach sławny, rozpoznawany na ulicy. Często też pod wpływem alkoholu, gdzie przekuwał to na różnego rodzaju interakcje z, ze zwykłymi ludźmi, których bardziej. Cenił i z którymi bardziej czuł się dobrze niż, niż z elitą polskiego świata intelektualnego, ale nie odmawiał, kiedy ktoś zapraszał do stołu, bo to, to też w ten sposób działało. Był oryginałem, był kimś nietuzinkowym, kimś, z, którym, z kim chciano, chciano rozmawiać i z którym świetnie się rozmawiało. To wynika też z tych relacji wszystkich tych, którzy którzy mieli z nim do czynienia, z tego dokumentu, który powstał już już 20 lat temu, ale myślę, że ciągle jest, ciągle jest aktualny, bo opowiada po prostu pewną historię. Himilsbach. Prawdy, bójdy, czarne dziury. Od państwa zależy, którą drogą pójdziecie, gdzie dać się zaczarować reżyserom, twórcom tego filmu? W co uwierzycie, w co nie? I czy zechcecie jeszcze bardziej sięgnąć po tą historię, zgłębić historię pana Jana Himlisbacha. Najsłynniejszy aktor amator w historii polskiego kina absolutnie postać, nie do podrobienia. I, yy, tym, co zrobił, i to, jak wyglądał, i to, jak mówił. To jest po prostu ktoś, kto z nami zostanie już na, na zawsze. Warto też sięgnąć, sięgać po te starsze filmy w polskim kinie, bo one też są świadectwem pewnego okresu, pewnego czasu. Zapraszam bardzo serdecznie na seans filmu Himilsbach. Prawdy, Bujdy, Czarne Dziury. O tym, jak dotrzeć do filmu, o którym przed chwilą Państwu opowiedziałem, znajdziecie Państwo informacje w opisie tego wydarzenia oraz na planszy, która pojawi się już za chwilę. Raz jeszcze gorąco zapraszam.